Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj trochę taki luźniejszy odcinek, bez newsów co prawda, bo jesteśmy aktualnie po meczu reprezentacji Polski z Albanią i chciałem się na temat tego meczu wypowiedzieć. Wygrywamy to spotkanie 4-1. Bramkę szybką, bo już w 12 minucie strzelił Robert Lewandowski, potem wyrównał Cicalesi, w 44 minucie strzelił debiutant bramkę dla reprezentacji Polski Adam Buksa. Potem bardzo ładna akcja Roberta Lewandowskiego z Grzegorzem Krychowiakiem, który właśnie wpakował bramkę w 54 minucie meczu. I ostatnia bramka, też bardzo ładna akcja naszej reprezentacji. Świderski tak podaje do Linettiego i też w 89 minucie ustala wynik meczu na 4-1. Co mi się w meczu nie podobało, co mi się nie podobało w naszej grze, no to oczywiście gra obrońców, jeżeli chodzi o prawe i lewe skrzydło, chociaż środek obrony też oczywiście tam nie był w jakichś 100% idealny i to jest moim zdaniem cały czas do zmiany. No nie wiem, jakoś nie widzę Bartosza Bereszyńskiego cały czas w tym składzie. To jest taki zawodnik, który nieważne czy zagra dobry czy słaby mecz, to i tak popełni jakiś błąd. Takie mam wrażenie. Mieliśmy 6 strzałów oddanych na bramkę. Przepraszam, 6 strzałów po prostu, w tym 4 na bramkę celne i skuteczność równa się 100%, bo tyle samo goli. Albańczycy oddali tych strzałów więcej, bo 12, z tego 4 celne, no i tylko jedna bramka, więc mniejsza skuteczność na pewno w tym meczu. Chociaż nie zagrali Albańczycy oczywiście złego meczu, bo mieli pomysł na tą grę, który się nie do końca udał i nie ukrywam, że Polacy mieli trochę więcej szczęścia chyba w tym meczu. Co do fauli, zagraliśmy bardzo agresywny mecz, bo 25 fauli, nie pamiętam szczerze kiedykolwiek, żebyśmy mieli tyle fauli. Nie pamiętam w ogóle takiego meczu, w którym jakaś drużyna by miała aż tyle fauli. Może po prostu nie zwracałem na to uwagi, ale no jest to duża liczba moim zdaniem. 11 fauli po stronie Albańczyków, z czego my mieliśmy te 25 fauli i tylko dwie żółte kartki, a oni mieli 11 fauli i aż 5 żółtych kartek się posypało w tym meczu. No dobra, to w sumie już bym kończył ten odcinek. Chciałem się tak wypowiedzieć po tym meczu właśnie krótko. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym meczu, co według Was się też w tej grze nie podoba. Jeszcze jakbym miał coś dodać od siebie, no to też ta w tej pomocy jakoś nie widzę konstruowania tych akcji, że też właśnie tych przez to tych strzałów i tych tego wszystkiego było na pewno mniej przez to. No dobra, napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym meczu. Ja odczuwam jakiś taki niedosyt, bo uważam, że mogliśmy zrobić jeszcze więcej, więcej tych bramek mogliśmy jeszcze wpakować. No dobra, to tyle w tym filmiku. Napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało w tym meczu, a co nie. To do zobaczenia, do jutra. Cześć!